Witam Was wszystkich, ja mam na imię Marcin i w związku z tym, że prosiliście nas o to, abyśmy odświeżyli nasze filmy na YouTubie do najnowszej wersji Revita, czyli do Revita 2022, odpowiadamy na Wasze prośby i będziemy to właśnie tutaj realizować. W związku z czym w opisie poniżej filmiku będziecie mieli link do pobrania naszego pliku startowego. Podkreślam, że jest to plik startowy, a nie szablon w programie Revit. Czyli będzie to plik o rozszerzeniu RVT, który jest tutaj też widoczny. Ja mam go już uruchomionego i będziemy sobie w nim działać. Czyli po pobraniu naszego pliku odpalamy go w programie Revit. Jak zainstalować Revita, o tym osobny film na naszym kanale również jest, który pewnie się Wam teraz wyświetli. Jeśli się Wam podobało, zostawcie łapkę w górę, pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału i zaczynamy. Od czego zaczniemy? Moi drodzy, po uruchomieniu projektu, jak widzimy, otwiera nam się nasz pierwszy rzut, który był aktywny gdzieś tam w ostatniej sesji. Co możemy z tym faktem zrobić? Możemy zacząć od tego, żeby dodać jakieś poziomy. Gdzie te nowe poziomy i sprawdzić rzędną tych, które już są, możemy to zrobić. Możemy to zrobić w elewacjach. Przejdźmy do na przykład elewacji południowej i widzimy co? Poziom pierwszy jakieś 400, poziom 0, 0. I teraz pierwsze pytanie, które powinno nam się pojawić, to jaka to jest jednostka? Czy to są centymetry, metry, milimetry? Sprawdźmy. Żeby to sprawdzić, możemy przejść do zakładki Zarządzaj, następnie jednostki projektu lub to samo wywołać za pomocą skrótu z klawiatury UN Urszula Natalia. I co? Zmieńmy sobie jakąś wartość. Co możemy z tym zrobić? No popatrzmy, długość w centymetrach pasuje nam, możemy zostawić. Format wyświetlania jest też ze spacjami. Waluta też jest ustawiona, będzie nam potrzebna przy okazji zestawień w dalszych częściach naszego tutaj wideo poradnika. Więc stąd możemy sobie skontrolować wszystkie nasze jednostki. Ok, skoro jesteśmy już przy tych poziomach, no to przejdźmy do ich lekkiej edycji, stworzenia ich. Poziom 0 sobie zostawimy. I co zrobić, aby stworzyć kolejny poziom? Możemy to wywołać z zakładki architektura, poziom lub zaznaczyć jakiś poziom istniejący i wybrać utwórz podobne. Skrót z klawiatury CS. W tym momencie mogę rysować z jakimś odsunięciem, ewentualnie które chciałbym zadać, lub mogę wskazywać linię i też jakieś odsunięcie, które chciałbym zadać. Ja narysuję kilka poziomów, następnie ustawimy sobie ich odpowiednie rzędne. Dobra, na początek może tyle nam wystarczy. Zmieńmy sobie teraz rzędną na minus 120 cm. I co? Jeśli gdzieś tam nam się to wszystko nachodzi na siebie, moglibyśmy zmieniać skalę. Ewentualnie po przybliżeniu mamy taki tutaj znaczek, wskaźnik, możemy go kliknąć, wtedy ten podpis tego poziomu zmieni swoje położenie. OK, zmieńmy jeszcze jego nazwę. Napiszmy, że jest to poziom minus 1,20 m. Pauza. I to jest coś, co jest odpowiedzialne za fundamenty. Czy chcemy zmienić? Tak, chcemy. Zwróćcie uwagę, co się tutaj nam wydarzyło, czyli zmieniła się nam nazwa w naszej przeglądarce projektu. Uwaga, gdyby komuś przeglądarka pojawiała się na połowie tutaj, o, zrobię to. W ten sposób, coś takiego, jakieś dziwne rzeczy, gdyby nam się tutaj próbowały dziać, tak, to możemy zawsze to chwycić, naszą przeglądarkę, wyrwać ją z tego położenia i próbować przykleić z boku, którym, że tak powiem, chcielibyśmy sobie pracować. Ok, no to co, pierwszy poziom nazwany, rzędna ustawiona, idźmy dalej. Poziom plus 2. Dobra, tu sobie na razie nie będziemy przypisywać żadnej nazwy do tego widoku, zrobimy to troszkę później. Czyli mamy 360, najpierw ustawimy nazwy, później sobie wpiszemy rzędne. Ok, jeszcze jeden, czyli co? CS, żeby utworzyć podobne. To będzie plus 6. 30. Tylko jeszcze literka M mi się zagubiła. Ciach.
Dobra, to teraz ustawiamy odpowiednie rzędne 296, dwukliknięciem, nazwę poziomu i teraz co? Pamiętamy o tym magicznym przycisku, który nam tutaj by chętnie zawsze wspomagał, żeby sobie to można było fajnie porozsuwać. Tutaj później za to kółeczko mogę chwycić 630. Tak więc w ten sposób mógłbym tutaj sterować tym. OK. Mamy dodane nasze poziomy. Przejdźmy na teraz na poziom minus 1, 120, czyli minus 1, 20 fundamenty. W pierwszej kolejności na dolnym pasku upewnijmy się, że ustawimy sobie wysoki poziom szczegółowości, spójne kolory. Sprawdźmy zakres widoku. Co do tego, jak działają zakresy widoku, również znajdziecie o tym film na naszym kanale. Zawsze, gdybyśmy sobie coś zapomnieli, mamy tutaj taką przypominajkę. Ja ustawię sobie tylko dodatkową głębokość widoku na minus 40 cm. Po co? O tym się przekonamy w kolejnych odcinkach. W pierwszej kolejności natomiast przygotujemy i stworzymy sobie nasze osie, czyli stworzyliśmy poziomy. Jak widzicie, dodatkowo pojawiły nam się jakieś rzuty sufitu. Ja je zaznaczę. Pierwszy, trzymając przycisk Shift, klikam ostatni z listy i usuń. Nie będę chciał z nich na razie korzystać, dlatego sobie tą przeglądarkę naszą troszkę poczyścimy. I przejdźmy do otworzenia tych naszych osi konstrukcyjnych. Architektura, siatka lub skrót z klawiatury GR. Grażynka i Roman. Kreślimy naszą pierwszą oś. Jak widzimy, numeracja zaczyna się nam od jedynki, nie od A, więc widzimy, jak to działa. Oczywiście, jeśli chcielibyśmy mieć grot osi po dwóch stronach, czyli zakończenie naszym symbolem, w zakładce właściwości, następnie edytuj typ, możemy doznaczyć. Zastosuj, OK. Następnie zaznaczam taką oś, wybieram z klawiatury skrót CS, utwórz podobne. Wybieram narzędzie wskaż linię i tym razem odsunięcie. Pierwsze odsunięcie będzie 600 cm. Zwróćmy uwagę, że jest to, że tak powiem, związane z tym, z której strony podjadę do mojej osi, to po w tą stronę będę się odsuwał. No i chcemy iść w prawo. Czyli mamy 600, później 80 cm, następnie 130, kolejne 800. OK, mamy nasze osie liczbowe, pionowe, pora na kilka osi literowych, poziomych, więc jeszcze raz GR. Szkicuję pierwszą linię. Jak widzimy, program kontynuuje nam nazewnictwo w postaci kolejnej cyfry. Wklikuję się w nazwę tej osi, zmieniam nazwę na A. Zaznaczam naszą oś, utwórz podobne, czyli skrót z klawiatury CS. Wskaż linię i teraz będziemy tworzyć nasze osie literowe. 150 pierwsze odsunięcie, następnie 550. Widzimy, że program wszystko nam idzie zgodnie z alfabetem ABC. 350. 300. 150. OK. Jak widzicie, nasze pole tutaj z zakresu moglibyśmy sobie jeszcze zaznaczyć wszystko za pomocą przesuń lub skrót z klawiatury MV, wyrównać co sobie to bardziej gdzieś tutaj do naszego środka. Nasze osie możemy chwycić za kółeczko i przesuwać, wtedy przesuną się nam też wszystkie nasze groty. Dodatkowo, jak widzicie, niektóre osie na siebie zachodzą, podobnie jak przy poziomach, mamy tutaj możliwość przesunięcia lekko naszego znacznika osi. Dobrze, sprawdźmy, czy nasze osie pojawiły się na wszystkich naszych rzutach. Jak widzimy, już nie będę otwierał kolejnych, musicie mi zaufać tym razem. Są nam stworzone, więc jest wszystko OK. Co mamy w podsumowującym, że tak powiem, ten odcinek kawałku, to co? Stworzyliśmy poziomy na dowolnej elewacji i stworzyliśmy naszą siatkę osi.
Jeśli chcielibyśmy zapamiętać, jakie wymiary używaliśmy, no to jeszcze skrót z klawiatury DI, czyli żeby zmierzyć poszczególne wymiary. Tak, złapałem cały zakres. Nasze osie gotowe. I w dalszej kolejności będziemy już mogli startować z modelowaniem fundamentów, czyli ławy, ściany fundamentowej, może jakiejś stopy. Ok, dzięki i do usłyszenia w kolejnym naszym wideo poradniku.